Witam w firmie Garden System, nazywam się Łukasz. Chciałem zaprezentować dmuchawę marki Stiga model 327V. Urządzenie to zostało wyposażone w silnik dwusuwowy marki Stiga o pojemności 27,6 cm3, który uzyskuje mocy 1,09 konia mechanicznego. Na wyposażeniu mamy kilka elementów. Mamy trzy rury, za pomocą których używamy urządzenia jako dmuchawy. Mamy rurę pierwszą, główną, którą musimy zamontować. W bardzo prosty sposób się to odbywa. Wciskamy je zastrzask, w tej chwili już rura jest zamocowana właściwie. No i mamy do wyboru dwie końcówki, końcówkę płaskostrumieniową lub okrągłą. W zależności od terenu, w jakim pracujemy, czy chcemy mieć silniejszy wydmuch, czy słabszy, stosujemy tą, która nam bardziej odpowiada. Zakłada się ją w bardzo prosty sposób. Wciskamy, obracamy i już w tej chwili mamy urządzenie uzbrojone, gotowe jest do pracy. Wystarczy je uruchomić i możemy przystąpić do dmuchania. Na wyposażeniu w tym modelu 327V, mamy także zestaw do zbierania liści, który się składa z głównej rury zbierającej, kolanka oraz worka, do którego zbieramy liście. Pokażę teraz, jak przekształcić to urządzenie w odkurzacz ogrodowy. Należy wyczepić tę rurę, która służyła do dmuchania. Trzeba użyć płaskiego śrubokrętu lub tutaj klucza, który mamy w zestawie. Wciskamy tutaj na dole, wkładamy go, wciskamy czerwony guzik i wyciągamy rurę. Wkładamy kolanko w taki sam sposób, jak wkładaliśmy tą pierwszą rurę, czyli po prostu ją wciskamy. Musi wskoczyć, w tej chwili już jest dobrze zamocowane. Zakładamy worek. No i musimy pamiętać o założeniu rury, za pomocą której zbieramy te liście. Mocujemy go tu w tym miejscu, gdzie mamy wentylator. Musimy odczepić pokrywę tutaj zabezpieczającą. Wciskamy delikatnie śrubokrętem żółty element, wtedy nam się pokrywka otwiera. Tutaj od razu widzimy wentylator. Na wentylatorze zamontowany jest nóż metalowy, który rozdrabnia liście, żeby więcej się ich zmieściło w worku oraz żeby szybciej uległo rozłożeniu. Kiedy mamy już otwartą pokrywę, trzeba przytrzymać sobie. Wtedy wkładamy rurę i obracamy. W tej chwili mamy założone. I urządzenie jest uzbrojone do pracy jako odkurzacz. Zakładamy sobie worek przez ramię. Mamy dwa uchwyty, uchwyt dolny, uchwyt górny. Obydwa są pokryte gumą, aby przyjemnie się trzymało takie urządzenie. Ono wyposażone, to urządzenie, jest w system amortyzatorów, w związku z tym operator nie odczuwa praktycznie żadnych drgań podczas pracy. Rurę i już jest urządzenie gotowe do pracy. Jak tak wcześniej wspominałem, jest to urządzenie wyposażone w silnik dwusuwowy. Musimy pamiętać o zrobieniu odpowiedniej mieszanki. Mieszanka musi składać z benzyny oraz odpowiedniego oleju. Tutaj mamy akurat oryginalny olej producenta w opakowaniu 100 ml lub litra. Rozrabiamy go w stosunku 1 do 50, czyli 100 ml takiego oleju na 5 litrów benzyny. Musimy pamiętać o tym, że jak rozrobimy taką mieszankę, czyli mamy benzynę, wlejemy olej, to taka rozrobiona mieszanka nie może stać dłużej niż 2 miesiące. Po tym okresie może olej się wytrącić, możemy zatrzeć takie urządzenie. W związku z tym rozrabiamy taką ilość benzyny z olejem, żebyśmy to zużyli, bo szkoda, żeby urządzenie uległo uszkodzeniu. Jak rozrabiamy tą mieszankę, pamiętać trzeba też o właściwym karnistrze. Karnister to musi być atestowany zbiornik. Nie może to być bańka po olejach czy po wodzie destylowanej, z tego względu, że wiele tworzyw w tej chwili, z których wykorzystuje się do robienia zbiorników, są to tworzywa, które nie są odporne na benzynę, rozpuszczają się, zapychają gaźnik, wtedy mamy problem. Jak kupujemy tego typu urządzenie, zawsze proponuję klientom kupienia karnistra, nie kosztuje nie wiadomo jakich dużych pieniędzy. Jest fajny karnisterek, płaski, w związku z tym jak kupimy benzynę, transportujemy samochodem, też nie przywali nam się ten karnister.
W zestawie też jest lejek, który na pewno ułatwi nam wlewanie paliwa. Schowany ten lejek jest, więc też nie ulegnie uszkodzeniu, jakby nie będziecie to przechowywali. Bardzo praktyczny, naprawdę polecam każdemu. W związku z tym, że tym urządzeniem pracujemy w dużym zapyleniu, dmuchamy, kurzy się, trzeba pamiętać o częstym czyszczeniu filtra powietrza. Tutaj producent zastosował ten filtr z tyłu, po to, żeby jak najmniej miało dostępu do zanieczyszczeń. Żeby się dostać do tego filtra, to w bardzo prosty sposób się odbywa. Jest to pokrętło, odkręcamy, nie potrzebujemy tutaj żadnych narzędzi. No i jest to filtr gąbkowy, który należy wyczyścić, umyć. Jeżeli jest, widać, że już jest w takim stanie, że są jakieś uszkodzenia, to należy go wziąć i wymienić na nowy. Przy wkładaniu filtra też musimy zawsze zwrócić uwagę na to, czy właściwą stroną go wkładamy, bo założyć możemy go jedną stroną i drugą, tylko że jak pracujemy cały czas, jest filtr tak założony, to bardzo dużo zanieczyszczeń się znajduje tutaj i mimo to, że my nieraz go wyczyścimy, przedmuchamy, to i tak te zanieczyszczenia gdzieś tam zawsze się znajdują i w momencie, kiedy zamontujemy go odwrotnie, to mamy prawdopodobieństwo, że część tych zanieczyszczeń znajdzie się w silniku. Dlatego zakładamy tak, jak umyjemy ten filtr, dobrze jest go sfilżyć specjalnym olejem. Są oleje w sprayu, gdzie po wyczyszczeniu takiego filtra spsikujemy go i wtedy mamy pewność, że naprawdę praktycznie żadne zanieczyszczenie się nie przedostanie do silnika. Tak, zakładamy taki filterek i montujemy pokrywę w taki sam sposób, jak demontowaliśmy, czyli przykładamy sobie i przykręcamy za pomocą tej nakrętki. Mówię teraz dźwignie tutaj, jakie się znajdują przy tym urządzeniu. Mamy tak, wyłącznik zapłonu jest pokryty gumowym takim osłoną, żeby służył nam jak najdłużej. Jest automatyczny, w momencie kiedy wyłączamy urządzenie, wciskamy, urządzenie nam gaśnie, puszczamy i w tej chwili w pozycji jest do uruchomienia. Mamy tutaj dźwignię do blokowania gazu. Tutaj mamy dźwignię gazu. Uchwyt z linką do rocznika. I tutaj mamy też włącznik sania. Pokażę teraz może, jak uruchomić takie urządzenia. Jeszcze wcześniej pozwoliłem sobie zalać je benzyną. I jeżeli jest urządzenie zimne lub jest pierwszy raz zalane, to tak, używamy pompki, która tutaj jest schowana. Łatwy dostęp jest, może mniej widoczna jest, ale bez żadnego problemu. Tutaj podpompowujemy sobie paliwo. Gdy już mamy podpompowane paliwo, włączamy sanie. No i musimy pociągnąć parę razy za tą linkę. Musimy pamiętać, że w momencie, kiedy włączyliśmy sanie, nie możemy wciskać dźwigni gazu. Z tego względu, że w momencie, kiedy wciskamy gaz, sanie nam się wyłącza. Sanie się wyłącza i półgaz się rozłącza. W związku z tym, naprawdę, jak łapiemy czy unosimy ją, to musimy pamiętać, żeby nie wcisnąć tego, bo jak wciśniemy, wyłączy nam się sanie, będziemy ciągnęli, a urządzenie nie będzie chciało nam odpalić. Dlatego może postawię sobie tą dmuchawę w tej chwili na podłodze, bo tak najlepiej jest robić, że kładziemy urządzenie na ziemi. Ja już podpompowałem tą benzynę. Włączyłem sanie, sprawdziłem jeszcze, bo dla bezpieczeństwa, bo tak jak wcześniej wspominałem, teraz może pokażę, może będzie to widać. W momencie, kiedy wciskamy gaz, sanie się wyłącza, dlatego włączam sobie sanie jeszcze raz. Zapłon mam włączony, bo jest automatycznie, załącza się samo. No i ciągnę. Ciągnę za linkę od rozrusznika. Tylko wyciągamy trochę, nie szarpiemy gwałtownie, bo rozrusznik możemy uszkodzić. Tylko wyciągamy trochę, czujemy opór, wtedy energicznie. W momencie, kiedy chcemy wyłączyć dmuchawę, to tak jak wcześniej wspominałem, wciskamy sobie tutaj wyłącznik zapłonu, urządzenie nam zgaśnie. Przy uruchomieniu to było tak, wziąłem, podpompowałem, włączyłem sanie, odpaliłem, urządzenie pracowało. W momencie, kiedy słyszałem, że zaczyna się dławić, wyłączyłem sanie i musiałem odczekać moment, aż urządzenie podgrzeje się. I wtedy z wyczuciem trzeba wciskać gaz, półgaz się rozłączy. Gazujemy, czekamy aż do momentu, aż czujemy, że urządzenie wchodzi na pełne obroty, nie dławi się, wtedy jest już gotowe do pracy. Bardzo dziękuję za uwagę.
Mam nadzieję, że w prosty i szybki sposób pokazałem to urządzenie. Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz do odwiedzenia naszego sklepu internetowego garden-system.pl.